Wyjęci spod prawa. Audycja publicystyczna na nowy tydzień. Informacje, komentarze, zjawiska miejskie i powiatowe. Stawiamy niewygodne pytania i udzielamy jeszcze bardziej niewygodnych odpowiedzi. Wyjęci spod prawa. Piotr Rybczyński, Robert Dzięba. W każdy poniedziałek po godzinie 8:10. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dzień dobry, witamy Państwa świątecznie z Kamiennego Szańca, tym razem w ostatniej audycji przed świętami. Przy mikrofonie Piotr Rybczyński i Robert Dzięba. A zaczynamy od sprawy mema, która wzbudziła wielkie emocje. Otóż pani radna Renata Brączyk umieściła na profilu, na portalu społecznościowym mema. Ten mem wywołał strasznie duże kontrowersje, ponieważ zdaniem magistratu znajdowała się tam prawdopodobnie Afganka w niebieskiej dżelabie, co miało w jakiś sposób kobiety poniżać. Pani prezydent skierowała wniosek do Rady Osiedla, czy to jest oficjalny profil. Otóż okazało się, że nie, a cała sprawa nabrała dużego rozgłosu. Nawet jej pokłosiem stała się konferencja później Macieja Bejnarowicza oraz Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby pani prezydent tego nie zrobiła, to sprawy by nie było chyba, Robert. Dokładnie, nie byłoby sprawy w ogóle. Mało tego, sprawa jest niesłychanie śmieszna. Dlatego, że, proszę Państwa, my się tu rozglądamy, bo rowery, rolki, czego tu nie ma nad Kołobrzyskim Morzem. Ale pogoda wracając, jesienna. Tak, dokładnie. Zimy w tym roku po prostu, mówiąc krótko, nie ma. Ale śmieci by nie było, nie byłoby problemu, nie byłoby podwyżek, gdyby ktoś w Urzędzie Miasta pomyślał. Ale ponieważ w urzędzie ktoś nie pomyślał, no to ma problem. A mieszkańcy, kiedy również mają problem, i tak z obywatelami, z nami po prostu bywa, że gdy ten problem mamy, to po prostu go obśmiewamy. I ktoś postanowił ten problem obśmiać ze względu na to, że przecież w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach jakoś te śmieci będzie trzeba segregować z naciskiem na jakość i przede wszystkim to, że będzie trzeba za to dużo płacić. I ten mem z tym workiem na śmieci był jak najbardziej poprawny. Ale gdy już nie ma się tak naprawdę czym zająć, no to po prostu zajmujemy się naszymi sumieniami i to postanowiła również zrobić władza. I nie Anna Mieczkowska, bo Anna Mieczkowska została do tego sprowokowana innymi działaczkami. Bo tak to trzeba sobie powiedzieć i my wiemy doskonale, jak to wynika, bo my jesteśmy ofiarami właśnie takiej głupoty politycznej. Ale to nie jest głupota polityczna, to jest celowe działanie mające na celu zastraszenie innych osób. Właśnie, dokładnie. To jest pewnego rodzaju zastraszanie. I nie Anna Mieczkowska zastrasza, tylko te inne osoby, które wykorzystują Annę Mieczkowską jak marionetkę. My będziemy coraz bardziej sylwetki tych osób, proszę Państwa, pokazywać, bo powoli Kobrzeżanie zaczynają mieć tych osób, które załatwiają w ten sposób swoje prywatne interesy, a to służy jako zasłona dymna dość. I dobrze by było, gdy na przykład te wspaniałe osoby, które tak cudownie znają Kołobrzeg, zajęły się na przykład przepełnionymi śmietnikami. My przed chwilą z Piotrem wyrzucaliśmy makulaturę. To nie można się tam po prostu dopchać. Bo to tak a propos tego wszystkiego. Jak już nie macie się czym niektórzy drodzy radni zajmować, to ruszcie swoje wspaniałe 4 litery i zobaczcie, co w Kołobrzegu jeszcze trzeba zrobić, bo w końcu chcecie mieć wpływ na to, co w Kołobrzegu się dzieje. To zajmijcie się sprawami mieszkańców, a nie duperelami. Proponuję skończyć, chyba że masz jeszcze jakiś komentarz do tego. Jedna uwaga odnośnie śmieci. Totalny brak edukacji wśród mieszkańców. Nawet ci mieszkańcy, którzy mają dobrą wolę, też zauważam, iż jest brązowy pojemnik do tak zwanych śmieci bio. To są resztki poza na przykład kośćmi zwierząt, glebą, które wyrzucamy, na przykład resztki z obiadu, resztki jedzenia. Z tego co zauważyłem, wyrzucane są one w plastikowych workach. Nie taka jest zasada działania śmietnika brązowego bio. I przechodzimy płynnie do konferencji, która się odbyła. Dokładnie. Była konferencja radnych PiSu i Macieja Bejnarowicza. Bardzo ciekawa konferencja. Ja już pytałem o to Macieja Bejnarowicza, bo ja myślałem, że te worki na śmieci zostaną na górę naciągnięte, na głowę. Ale wtedy by wyglądali jak skrót z klanu, jakby sobie jeszcze zrobili pierwsze, ale też, otwory. No nie chcieli zasłaniać twarzy, chcieli się no po właśnie, prostu bo pokazywać. No właśnie, bo nałożyli sobie członkowie tej konferencji worki na śmieci, na nogi. Ja nie wiedziałem, czy to będzie turniej jakiś w bieganiu właśnie z workami, czy nie. Z drugiej strony było to dla mnie kuriozalne, śmieszne i rozmyło, zniszczyło cały sens tej konferencji. O wiele by było ciekawiej, gdyby Maciej Bejnarowicz ubrał dżelabę i turban, bo wedle pani prezydent, czy też tych osób, jak powiedziałeś, w jaki sposób społeczność muzułmańska została obrażona. Wyobraź sobie Bejnarowicza w turbanie i w dżelabie. To by na pewno zwróciło
zwróciło uwagę o wiele szerszego spektrum. Tak, to na pewno by było spektrum. Ciekawsze. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim no, każdy ma prawo zwracać jakąś uwagę i ta uwaga została zwrócona, bo tym materiałem jednak interesowali się mieszkańcy i to bardzo dużo osób się zainteresowało, ale pokazuje to również, w jaki sposób spolaryzowane jest miasto, gdzie duża część Kobrzeżan patrzy na śmieci politycznie i po prostu wspiera Annę Mieczkowską. Ja mam taki apel do tych ludzi, że jak już bardzo chcą wspierać Annę Mieczkowską, to ja mam 114 lokali na mojej wspólnocie mieszkaniowej, bym bardzo prosił, żeby te osoby... O, witamy serdecznie! Naszego maratończyka właśnie pobiegł. Ale pomachał nam. Mhm. I chciałbym, żeby po prostu za te 114 osób, żebyście zapłacili. I wiecie, nikt nie będzie miał do nikogo pretensji. Naprawdę wszyscy będziemy szczęśliwi, bo dlaczego? Nie tylko nie będę musiał segregować śmieci, ale jeszcze ktoś będzie za to bulił. No. Inna jest jeszcze obawa, o której wspomina radny Plewko, ponieważ jako wentyl bezpieczeństwa może być oto taka sytuacja już od przyszłego roku. Mianowicie nie będą nakładane kary za niesegregowanie śmieci. Będzie bardzo duża, wysoka tolerancja na ten pozostały odpad, w konsekwencji będą one musiały być sortowane wtórnie na RIPOK-u i rozdzieli czyli się taki to na... manewr ma być zrobiony, tak? Tak, mówił pan radny Krzysztof Plewko, że jest taka możliwość i to nie jest taka głupia tylko hipoteza. Wydaje mi się, że jest taka możliwość właśnie, ponieważ jeżeli rozciągnie się koszta później na dofinansowanie zieleni czy na całe miasto... Czyli tak wszyscy zapłacimy. I tak wszyscy zapłacimy, ale nie dostaniesz, ty nie będziesz wiedział, ile ty musisz zapłacić. Jasne, to ja mam taką propozycję, żebyśmy potem posprawdzali, czy zieleń miejska, zieleń miejska wywiązuje się z umowy, żebyśmy porobili takie wypadowe kontrole na tych śmietnikach. Co ty na to? Zobaczymy, czy te śmieci są segregowane. A to znaczy, że jeżeli zieleń od miejska o to nie dba i sprawdzimy i tak nie będzie zrobione, możemy mało tego, możemy zacząć robić... Patrol śmietnikowy założymy. Patrol śmietnikowy, ale mało tego kilka prowokacji zrobić. Bo jeżeli nie, to miasto musi rozwiązać, czy mi się wydaje... No proszę. No tutaj autem chyba nie wolno specjalnie wjeżdżać. No tak, ale to z tego co ja widzę, to auto urzędowe. Tak, macha nam pan starosta. Odmachajmy panu staroście. O, jest pan starosta, może nas zaszczyci tutaj w jakiś sposób. No bardzo ciekawe, widzicie, proszę państwa, my mamy pecha. Interaktywnie, zawsze ktoś się pojawił. Skąd to nie wiedzą? Dobry, tylko my wiedzieliśmy, gdzie będzie audycja prowadzona i ustaliliśmy to dzisiaj rano jeszcze. Tak, przed chwilą dosłownie i tu przyjechaliśmy. Ale to oznacza, że trzeba to zrobić, bo w takim razie, jeżeli zieleń będzie wykonywała umowy, to miasto musi tę umowę rozwiązać. Naliczyć im potężne kary. Zobaczymy. To jest jedna z hipotez. Należy się temu przyglądać. Wiadomo, że mamy tak naprawdę sytuację bardzo napiętą, bardzo niezdrową. Ale to jest jak u Barei. To zaczyna przypominać powoli sytuację u Barei. Ale to dlaczego zaczyna? Dopiero mi już od dawna przypomina. Naprawdę, no bo zamiast zrobić to normalnie, to my będziemy kombinowali jak koń pod górę, to jest jak... No ale zobacz, cała ta sytuacja z memem pokazuje, że nie ma tak naprawdę rozwiązań i miasto chwyta się zupełnie jakichś abstrakcyjnych ale prób najgorsze ratunku, jest to, ucieczki, ataku. Najgorsze jest to, że będziemy ofiarami, bo jeżeli ten system za chwilę będzie zaostrzony, to i tak wszyscy dostaną w łeb. To jest tylko odroczenie wyroku. No ale lepiej odraczać niż i mieszkańcy wykonać znowu od razu. Na sesję i chcesz powiedzą, być zdekapitowany, czy mieć możliwość odroczenia? Ja uważam, że dobry menadżer po prostu rozwiązuje problemy skutecznie na przyszłość, a nie trzyma się tylko do następnych wyborów jak politycy. Dobry menadżer. Dobrze zauważyłeś. Dobry menadżer. Przechodzimy do kolejnych tematów, bo znowu nam audycja ucieknie. A to nie jest, to mamy tematy, proszę państwa, wypisane. Wypisałem sobie temat powstania nowej lewicy. Powstała nowa partia ogólnopolska z połączenia Wiosny i SLD. SLD wreszcie sztandar wyprowadziło. Jak widać, lewica jest potrzebna w Polsce ze względu na to, że dostali dość duże poparcie w tych wyborach parlamentarnych, tak więc Polacy po ukaraniu lewicy w poprzednich wyborach jednak się przeprosili z lewicą. No i powstała partia nowa. Lewica. Jacek Kuś ogłosił struktury tej partii również w Kołobrzegu. Była konferencja przed sesją Rady Miasta, specjalnie zwołana w tej sprawie. Jakie to przyniesie skutki? Nie wiem tak naprawdę, ponieważ znam wiele osób, które były sympatykami Wiosny, natomiast nie były sympatykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I często w takich sytuacjach bywa, że większy zjada mniejszego. I może być tak, że przystawki zostaną po prostu skonsumowane przez lewicę, a to połączenie, czy jest szczęśliwe, czy nie, nie mi jest oceniać. Natomiast no, środki pobierucie i Nowoczesna, gdzieś partia z zupełnie nowymi strukturami, która miała być nowym otwarciem, nową jakością w polskiej lewicy, no w jaki sposób mi się to kłóci, tak? No właśnie, widać, Adrian Zandberg do tego projektu nie przystąpił i chyba jednak wiedział, co robił, bo zobaczymy, czy tutaj jednak lewica
będzie miała nowy pomysł na siebie, czy tym po prostu pomysłem nie będzie wieczna krytyka Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli to tak funkcjonowało, to ta nowa lewica skończy jak Platforma Obywatelska bardzo szybko. Nam jest lewica potrzebna, lewica socjalna, która będzie stanowiła kontrapunkt, przeciwwagę dla Prawa i Sprawiedliwości. Konkurencja na tym polu jest bardzo dobra, oczywiście rzetelna, merytoryczna, ale na razie jej brakuje. Natomiast SLD na pewno na tym nie straci. Wiosna może stracić. Dokładnie. Kolejna kwestia, proszę Państwa. Kolej do Kołobrzegu ma dotrzeć coraz szybsza. Linia 202 od Gdyni Głównej, jak się nie mylę, tak, chyba od Gdyni Głównej, a na pewno do Stargardu. Ruch z tej linii ma być przeniesiony na linię 402 z Koszalina do Goleniowa, stamtąd do Szczecina. No i okazuje się, że wyszły z tego tytułu bardzo duże problemy. Bardzo dużo policji tu dzisiaj widzimy. Jechał jeden radiowóz, teraz wjeżdża drugi radiowóz. Bardzo ciekawe, proszę Państwa, co tu takiego się dzieje? Obydwa radiowozy na sygnałach świetlnych. Może patrol, bo jest okres przedświąteczny, sporo osób przyjechało już na weekend do Kołobrzegu, będzie spędzało tutaj święta, oba radiowozy na sygnale, wydaje mi się, że po prostu patrolią. Teraz się sygnał pojawił. Tak, pojawił się sygnał. Ciekawe. A co się dzieje, proszę Państwa, zostawiamy policjantom ich pracę. Natomiast mówiąc o kolei, no właśnie, ta kolej miała dotrzeć do nas i dotrze, a okazuje się, że nagle powstają problemy, bo pani prezydent była w Warszawie, pani prezydent dyskutowała o kolei, a kolej, mówiąc krótko, bardzo chyba nieładnie, no nie chcę użyć tego czasownika, ale powiem tak, może nie do końca zainteresowała się tym, co miasto ma do powiedzenia i zamierza robić po swojemu. Kolej w ogóle miasta tak naprawdę nie słucha, nie rozumie idei miasta uzdrowiskowego. Planuje dołożenie kolejnych nitek, co naprawdę będzie nam kolidowało, jeżeli chodzi o przejazdy. Proponuje się budowę jakichś dziwnych, nie tyle estakad, zjazdów na granicy dzielnicy uzdrowiskowej. Popatrzmy, ile na przykład stoimy teraz już przy Myśliwskiej. Czasami a ile będziemy stali, gdy ten ruch naprawdę będzie wydłużony? Dwa razy będzie większy ta przepustowość, tak? To się musi odbywać niezależnie od ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, jeżeli to ma mieć rację bytu. Dokładnie, ale to też jest jeden problem, dlatego że musimy zdradzić pewnego rodzaju tajemnicę, że kolej przez lata przyjeżdżała do Kołobrzegu. Jakoś Janusz Gromek wielkich uwag do tego nie zgłaszał. Teraz dopiero to zaczęło przeszkadzać wszystkim, gdy nagle się okazało, co tak naprawdę ma powstać. No więc trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego do tej pory miasto, kiedy te studia powstawały, kiedy było wiadomo, że coś będzie, samo nie zainteresowało się na porządnie i tych rzeczy nie zrobiło. Dopiero teraz jakieś spotkania, gdzie przychodzą ludzie, mają naprawdę czasami życzeniowe pomysły, zwłaszcza z branży turystycznej, którzy w ogóle kompletnie nie rozumieją kolei, bo nie patrzą, kto i jak będzie do tych hoteli przyjeżdżał. Oni wiedzą, że interes się kręci, a tak naprawdę kolej potrzebna jest miastu, a nie kompletnie właścicielom hoteli. To jest jedna sprawa i trzeba również w jakiś sposób z tą koleją porozmawiać, bo inaczej, po pierwsze, będziemy mieli zatory, co nie budzi wątpliwości, albo ostatecznie kolej się wkurzy i zabierze to wszystko i tej kolei w Kołobrzegu nie będzie i wtedy będzie katastrofa. Kuriozum całej tej sytuacji oddaje jedno ze spotkań, które odbyło się w Urzędzie Miasta, gdzie kolej przywiozła swoje najnowsze plany dotyczące pomysłu właśnie dołączenia tych nitek i nie było tam nawet wizji tego, co proponowane jest od kilku lat, łącznika pomiędzy ulicą Myśliwską a Jagiellońską. Oni się dowiedzieli tego na miejscu, że jest taka hipoteza, że jest taka propozycja powstania takiego łącznika. No to pokazuje po prostu, co się dzieje w kołobrzeskim magistracie. Znaczy z obu stron tutaj brakuje komunikacji, wydaje mi się, nie winiłbym jednostronnie magistratu. No tak, ale problem polega na czym? Ale nie. Problem polega na tym, Piotrze, że kolej zrobi, co będzie chciała. Tak, nikt kolei nie powstrzyma. Ale jeżeli magistrat chce pilnować interesu mieszkańców, no to powinien się tym jednak bardziej interesować niż kolej. Dobrze. Bo kolej interesuje się interesem pociągu. Nie, no oczywiście, tak, z tym, że mamy tam rozmaite spółki, tak? PKP szyna lewa, PKP szyna prawa. Nie. Tylko PKP PLK. Tylko jedna spółka. Kończymy część pierwszą. Jutro Wigilia. To nie budzi żadnej wątpliwości. Wigilia odbędzie się tradycyjnie 24 grudnia, a więc jeszcze przed świętami. Natomiast ciekawa sprawa odbyła się w Urzędzie Miasta, mianowicie Wigilia dla radnych. Chciałem powiedzieć Wigilia dla samotnych. Wigilia dla samotnych też. Odbędzie się jutro o godzinie 15. Tak. W Hali Milenium, tak? Także na którą serdecznie już zapraszamy, ale to Kamil Barwinek też zapraszał. Ale wspomniany właśnie Kamil Barwinek w audycji rozmowy z widokiem na stwierdził, iż prawdopodobnie nie będzie Wigilii dla radnych. Ja mu przyznałem rację z tego tytułu,
iż uznał on, że no, skoro radni na co dzień czy podczas sesji nie potrafią ze sobą rozmawiać na pewnym poziomie komunikacji werbalnej, gdzieś dogryzają sobie, wrzucają uszczypliwości na każdym kroku, notorycznie są przepełnieni animozjami i wręcz nienawiścią, to po co robić szopkę i tego dnia przełamywać się na przykład opłatkiem, czy składać sobie życzenia świąteczne. Jest to pewnego rodzaju uczciwość. Tylko ja się nie zgadzam. A ja uważam, że tak jak do tej pory to było i nawet gdy faktycznie były już takie personalne podziały, gdy rządził Janusz Gromek i była Wioletta Dymecka, również wszyscy potrafili się spotkać i na ten okres świąteczny rozmawiać normalnie o sprawach. Bo to jest coś, co powiedział Jacek Woźniak, że oni z Anną Mieczkowską potrafią normalnie rozmawiać. I teraz pytanie, czy to źle ze strony na przykład radnych opozycji, że krytykują, no przecież takie jest ich zadanie, po to tam są, czy też po prostu obrażają się ci, którzy są krytykowani. Anna Mieczkowska się nie obraziła, zaprosiła wszystkich do Urzędu Miasta, wszystkich radnych, choć nie wszyscy przyszli, ale Piotr Lewandowski takiego spotkania nie zrobił, jego poprzednicy zawsze takie spotkanie robili, ale zawsze wszystkich zapraszali, nie wszyscy przychodzili. Nie było opłatka na tym spotkaniu, odnotowali radni. Tak. To też jest kolejna kwestia, że tego opłatka nie ma. Ale proszę bardzo, Rada Powiatu, starosta Tomasz Tamborski, radni powiatowi i również z opozycji, która na każdej sesji po staroście tam jedzie i się nie przejmuje i ma do tego jako opozycja prawo, bez względu na to, czy jest merytoryczna, czy nie, a potrafi się spotkać, potrafi się podzielić opłatkiem, podać rękę, powiedzieć dobre słowo, bo takie jest Boże Narodzenie. No cóż, taka jest idea tego święta. A ja będę obstawał przy swoim i przy tym, co powiedział też Kamil Barwinek, że nie chcę się dzielić z opłatkiem, czy też życzyć szczęśliwych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku osobie, która poza tym właśnie składanymi życzeniami, to chce mnie utopić w łóżce z zupy i najchętniej by to zrobiła. I wiem, że na przykład pójdzie gdzieś tam knuć przeciwko mnie już za chwilę, zaraz po spotkaniu. Ale to skąd Kamil Barwinek o tym wie? O czym? No o tym. Ale o czym? No, że ktoś będzie knuł przeciwko niemu. Nie, ale tak, to ja powiedziałem teraz tak, ale mówię tak, że uczciwie tak, życzę dobrze tym, którzy mi życzą dobrze, czyli traktuję ich tak, ale dobrze, jak no jeżeli ktoś przyjdzie i składa ci życzenia wesołych świąt, no to przecież nie złoży ci życzeń, żebyś zdechł. Ale to by było uczciwsze. No, w tej tradycji, w której my żyjemy, jest to pewnego rodzaju wprost oczywiste, że na święta zapominamy o tych wszystkich animozjach i chcemy, żeby te święta były w spokoju, w pokoju. Ale to jest nieprawdziwe. Ale czemu? To jest nieprawdziwe, nie da ale się... Ale to znaczy, że zakładasz, że są ludzie, którzy cię nienawidzą. Znaczy, ja wiem, że tak jest. Vice versa. Tyle, że ja bym się z nimi opłatkiem podzielił, bo ja bym chciał, żeby ta sytuacja była normalna. Ale to właśnie problem polega na tym, że to życie w tych antagonizmach i niechęć w ogóle do jakiegokolwiek ustosunkowania się do tego powoduje, że co? Że tym ludziom w tych antagonizmach żyje się dobrze, bo tylko wtedy coś znaczą. To trzeba sobie również to powiedzieć, że dzięki temu, że te antagonizmy są, to te partie wygrywają wybory, to te partie mają poparcie, bo ktoś nie lubi jednej partii, no to robimy tak, robimy owak i to wszystko funkcjonuje. A my właśnie chcemy to zacierać. Ktoś z nas idzie w białym stroju, w białej kurtce. My nie rozmawiamy dzisiaj z politykami. W czapeczce. Nie widziałem w bejsbolówce nigdy Tomasza Tamborskiego, który dzień do nas... dobry. Czyżby pan starosta przyszedł na jakiś program? No właśnie. Bo my nagrywamy. No. Panie starosto, zapraszamy. Tutaj panów redaktorów, więc do czego nie mamy skorzystać z okazji. Bardzo dziękuję za mikrofon radio. Z okazji i co? Ale dwie minuty daję starosto. Jakie dwie? 20 sekund. No przechodziłem, wracałem z porannego tenisa, więc tak? Podczas stałem moi ulubieni redaktorzy. Pomyślałem sobie, że no nie mówię sobie przyjemności. Na sekundę do państwa wstąpię, korzystając z okazji, że mamy już niedzielę, za dwa dni Wigilia, więc chyba będziemy sobie składać życzenia, bo panowie rozumiem, że głównie w tym celu się spotkali. Nie, my nie. Komentujemy właśnie, politycznie, zatrzymaliśmy się na Wigilii, powiedzieliśmy... Dokładujemy wszystkim. Właśnie rozmawialiśmy o waszej Wigilii, że jednak potrafiliście się spotkać, z radnymi opozycji, z radnymi koalicji, porozmawiać, złożyć sobie życzenia. Ja myślę, że musimy na samym początku powiedzieć, że to spotkanie nie jest inscenizowane, tak? To jest zupełnie spontanicznie, przychodziłem tak, naprawdę. Tak, regularnie mamy. Nie wiedziałem, że państwo tutaj będą, no ale skoro już jesteście ten. Co do Wigilii, no zabrakło jednej osoby, tak? Ale ona najczęściej...
tego typu... No nie chciała przyjść. Nie chciała przyjść, a szkoda, zauważono tą nieobecność, ale to nie jest tak, że z tego powodu bardzo mocno... Zabrakło Henryka Miękowskiego, ale rozumiem, że z Henrykiem Miękowskim też by pan podzielił się opłatkiem. Ależ oczywiście, to jest taki moment, że dzielimy się zawsze opłatkiem i zawsze pierwszy występuje z tego założenia, że zawsze mam taką zasadę, że tak samo jak dzień dobry, kto mówi pierwszy dzień dobry zawsze mówi ten, kto jest bardziej grzeczny, tak? Dokładnie. W związku z tym, gdyby pan Henryk Miękowski się tutaj pojawił, to z największą przyjemnością również i z tą osobą podzieliłbym się opłatkiem. No tej okazji nie miałem, ale może będą życzenia noworoczne. Pewnie go dziś jeszcze przed, może nie Wigilią, ale z samym Nowym Rokiem będę miał okazję spotkać. Jasne, to panu staroście życzymy bardzo wesołych pięknie, świąt. Dziękuję. Przepraszam, że państwu tak wtargnąłem tutaj. Tak, tak, to tak wyglądało. Tak. Pana śledził w ogóle. W tym momencie życzę wszystkiego dobrego. Troszkę chłodno, ale generalnie powiem państwu, że mnie ta pogoda, kończąc, bardzo martwi. Czekam na śnieg. Jeżeli my po programie idziemy taki szybki bieg zrobić. Szukać. Znaczy szybki spacer. O. Ale nie wyglądacie na to, żebyście mamy byli... w samochodzie wszystkie rzeczy. Trzymam za was kciuki. Ja już około 1200 kalorii spaliłem. Okay. Wszystkiego dobrego. Miłego sportowego. Dziękujemy bardzo staroście. Świątecznego okresu, bo będzie co spalać. Dobrze, że starosta nie powiedział, że chce biały świąt, bo to jest bardzo rasistowskie teraz. Ojejku. Pytajcie kolorowe. Proszę państwa, kończymy temat opłatka, bo musimy przejść dalej. Mamy uchwalony budżet. O budżecie zbyt dużo nie będziemy mówić, bo budżet wcześniej jest... było bardzo dużo na ten temat. Budżet jest, rozmawialiśmy, jest. To nie jest wcale zły budżet, jak mówi opozycja, dlatego że jest to budżet, który no, po prostu jest ograniczony ze względu na wzrost wydatków i także wydatków miejskich, nie ukrywajmy, bo jest to budżet po części socjalny, ale do tych tematów będziemy wracali. Natomiast ja chciałem podnieść temat likwidacji opłaty uzdrowiskowej. No i nagle się okazało w Sejmie, że oto Ministerstwo Rozwoju zaprzeczyło, aby zamierzało likwidować tę opłatę. I okazało się, że 3 tygodnie krzyków i w Sejmiku były, bo słyszałem, że w Sejmiku również bardzo krzyczano o likwidacji tej opłaty. Nie wiem, co ma Sejmik do opłaty uzdrowiskowej, ale dobrze. No i samorządy również w tym momencie już mogą iść spokojnie na święta, ale poseł Marek Hok, aha, no i o tej opłacie w Sejmie kto mówił? Poseł Czesław Hoc. A poseł Marek Hok skontaktował się, mówi, ale zaraz, hola, hola. Dziura budżetowa jest, z czegoś trzeba ją zasypać. Wystarczy 15 podpisów posłów, jedna noc i nie ma opłaty uzdrowiskowej. Dobrze, ale sytuacja to jest taka, że ta teza, którą my głosiliśmy właśnie kilka tygodni temu w naszej audycji Wyjęci spod prawa, że jest to klasyczne odwrócenie uwagi od tematów bardziej istotnych, w tym głównie śmieci, tak, które spędzały sen z powiek samorządowcom, mieszkańcom, wspólnotom mieszkaniowym, że jest to klasyczne zarządzanie kryzysem. Tak? Generuje się jakiś tam kryzys medialny i później się nim zarządza, a później się ogłasza sukces w postaci zlikwidowania tego kryzysu. Ma to na celu odwrócenie uwagi. Tutaj wydaje mi się, że nikt się na to tak naprawdę nie złapał. Tak, też tak myślę, ja też się na to nie łapałem, też postanowiłem ten temat sprawdzić, dlatego że dla mnie to było zbyt oczywiste. Nagle tutaj alarm, zabiorą nam opłatę uzdrowiskową, nie ma projektu ustawy, nie ma niczego, nikt o tym nie mówi. Pojawia się po prostu biała księga w postaci czego? W postaci autorskiego, naukowego niemalże dyskursu dotyczącego, jak powinna wyglądać turystyka. Ale okej, okay, dowiemy, że tego nie będzie. Jak tam, Piotrze, z czasem stoimy? Mamy jeszcze jakieś 3 minuty. To chciałbym, żebyśmy powiedzieli o szkoleniu żeglarskim w Dźwirzynie, bo nie możemy tego pominąć, dlatego że jest to inicjatywa, wydaje mi się, cenna. Nie tylko dlatego, że szkolimy dzieci i krzewimy kulturę morską, ale także dlatego, że dotyczy to osób niepełnosprawnych. Dokładnie. Rozmawiałem w weekend z Mariuszem Górnisiewiczem, komandorem uczniowskiego klubu żeglarskiego Błękitni Grzybowo, gdzie dowiedziałem się, iż zostały zakupione 2 łodzie, takie ratownicze, tak zwane RIBY. One są bardzo szybkie, mają silniki 60-tonne. Wcześniej byłem na Komisji Morskiej, gdzie Mariusz Górnisiewicz właśnie no, zwrócił się z takim apelem wręcz dramatycznym, opowiadał o sytuacjach, które miały miejsce, mianowicie gdzie dziecko wypadło z optymista, z łódki takiej szkoleniowej za burtę i on przy przeciwnej fali i wietrze miał 5-tonny silnik i musiał do tego dziecka dopłynąć. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Oprócz tego mamy 2 duże łodzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych i 6 optymistów również przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Także te osoby będą się mogły już szkolić tutaj na naszych akwenach. Co ciekawe, jak wynika też z rozmowy, praktycznie
bardzo mało jest rodzajów niepełnosprawności, które wykluczają uprawianie żeglarstwa. Wbrew pozorom także proponujemy się skontaktować z uczniowskim klubem żeglarskim Błękitni i naprawdę nowe możliwości otwierają się bardzo szeroko i osoby nie tylko pełnosprawne, te, którym się wędruje również trudniej przez życie, będą mogły z uroków tego sportu korzystać. Proszę Państwa, i ostatni temat tak na końcówkę, bo zebrała się kapituła dziennikarska. Ja nie należę do kapituły dziennikarskiej, bo redakcja Miasta Kowrzek reprezentuje tam Artur Sempruch. Nie mieliśmy jeszcze okazji się widzieć, bo to święta i przed świętami ma Artur w domu dużo pracy, ale zapytam Piotra Rybczyńskiego, kto dostanie konia, bo Piotr jest w kapitule. Ale pytasz, kto dostanie, czy kto został nominowany? Nie, no, bo ja wiem, kto dostanie. Nie mogę ci powiedzieć, bo mnie zabiją. No to dobrze. Jeden problem z powiększy, głowy. Powiększy to grono osób, które chce mnie zlikwidować. Tak? Ja kto, nie mogę powiedzieć, został nominowany? Słucham? Mamy, otóż przypomnijmy, koniki są w dwóch kategoriach. Jednego konika zgłasza pani prezydent, ale też na podstawie opinii, które mogą przesyłać mieszkańcy. Mogą je nadsyłać jeszcze do 24 grudnia, do Wigilii. Natomiast drugi konik jest nominacją dziennikarską. Mieliśmy taką burzliwą rozmowę w ubiegłym tygodniu. Nominacje są trzy. Darek Jakubowski, Jacek Kawałek, Iwona Weter. Iwona Weter to jest balet, natomiast Darek Jakubowski to są mewy. Jacek Kawałek to są na przykład ratusze, które możemy podziwiać w ratuszu, a więc te makiety wykonane w technologii 3D, które potrafi zarazić pasją informatyczną i historyczną. Te osoby, które w jakiś sposób, no mamy rzeczywistość obrazkową, rozmawia się z nami pikselami, piktogramami. Normalny młody człowiek po książkę historyczną raczej nie sięgnie dobrowolnie, nie mówię tutaj o lekcjach, a widząc makietę średniowiecznego Kołobrzegu i wciskając na przykład przycisk, no może się tym zainteresować. Darek Jakubowski, powiedziałem mewy i Iwona Weter, czyli Balet. Czyli de facto rzecz biorąc, dzięki temu, że popatrzy, gdzie są te ratusze, być może naciśnie guzik, być może potem sięgnie po książki. Proszę Państwa, to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w naszym komentarzu. Zapraszamy jeszcze raz na Wigilię dla Samotnych. Nie wiem, Piotrze, czy ty będziesz, ja tam z dziennikarskiego obowiązku się pofatyguję, więc postaram. Być może się wspólnie spotkamy i podzielimy się opłatkiem. O, to już jest motywacja, żeby tam się pojawić. Proszę Państwa, zapraszamy. W 24 grudnia, we wtorek od godziny 15, będzie tam wszystko na Państwo, co wigilijne czekało. Uruchomiony też jest specjalny autobus, którym Państwo możecie dotrzeć właśnie do hali Millennium. W ten dzień będzie on jeździł za darmo właśnie dla wszystkich tych, którzy będą chcieli dotrzeć na halę Millennium. I proszę się nie krygować, nawet jeżeli Państwo po prostu chcecie z mieszkańcami, z Kołobrzeżanami spędzić mile ten wtorkowy, wigilijny czas, to też Państwo możecie po prostu tam przybyć. Tak więc zapraszamy w imieniu władz miasta do tego, abyśmy się na Wigilii wspólnie spotkali. Pozostaje mi dołączyć się do życzeń, wesołych świąt i słyszymy się, widzimy po świętach. Tak, widzimy się po świętach, życzymy Państwu wesołych, udanych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Życzył Piotr Rybczyński i Robert Dziemba. Wyjęci spod prawa. Audycja publicystyczna na nowy tydzień. Informacje, komentarze, zjawiska miejskie i powiatowe. Stawiamy niewygodne pytania i udzielamy jeszcze bardziej niewygodnych odpowiedzi. Wyjęci spod prawa. Piotr Rybczyński, Robert Dziemba. W każdy poniedziałek po godzinie 8:10. Słuchasz na własną odpowiedzialność.